Witam wszystkich, to znowu ja, Sarcza. Wy oglądacie kolejny materiał z gry Death Stranding. Pora przyjąć kolejne zlecenie. Zobaczmy zatem. Ostatnio udało się jedno wykonać i teraz drugie z dostępnych wcześniej zleceń powinno być do wykonania. Tylko jeszcze tutaj widzę, że mogę jakiś sprzęt wytworzyć. Nie wykryto interfejsu. To czemu miałem niby ten wykrzyknik? A, bo tam mi się odblokował ten spray naprawczy. Tylko, że co z tego, skoro na razie niczego tutaj zrobić nie mogę. No dobra, zostawiamy to w takim razie w spokoju. I tutaj mamy odzyskanie interfejsu drukarki chiralnej. I to powinno być interesujące, bo coraz bardziej ruszamy na zachód. No, tutaj oczywiście bardziej w kierunku południowym mimo wszystko. I standardowo mamy przygotowanie do zadania. Te assemblery, kurczę. Aż trzy w tym momencie. Nie jestem pewny, czy są tutaj, kurde, mi potrzebne aż tak bardzo. Umieścimy w prywatnej szafce. Któryś był uszkodzony chyba, o właśnie. To ja go poproszę tutaj. Mamy też te spraye naprawcze do pojemników. To też aż trzech nie potrzebuję. Niech będzie prywatna szafka. Po jednej sztuce myślę, że w zupełności wystarczy, jak to sobie zabiorę. Zatwierdzamy to w takim razie i będziemy ruszać po raz kolejny już. Zlecenie przydzielone. Zaraz rzucimy okiem na mapkę albo na kompas, żeby zdecydować, którędy pójdziemy. Tak trzymaj i nie puszczaj. Tak trzymaj i nie puszczaj. Tak trzymaj i nie puszczaj. Jakie komunikaty. Użycie broni dozwolone. Czy ja będę mógł przejść tutaj pod górę? Problem polega na tym, że to jest obóz mułów, z którego muszę ten interfejs zabrać. Z dłużej nieznanego powodu muły niemal zawsze zabierają skradzione przesyłki do domu. Znajdź ją i odzyskaj ładunek. Łatwizna. Ale uważaj, są uzbrojeni. Na wszelki wypadek bądź gotowy do walki. Obezwładnianie mułów, nie przestawaj atakować muła, żeby pozbawić go przytomności. Pod kwadratem tu mamy. Na razie jednak żadnego z nich nie widać. Na szczęście nie jest aż tak stromo, żeby nie dało rady zejść. Przygotuj splot. A, można użyć, by po cichu pozbawić wrogów przytomności. Atakowanie i związywanie od tyłu. No dobra. Jeśli udało ci się podkraść od tyłu do mułań, możesz go związać za pomocą splotu. Tędy chyba damy radę się wspiąć. No, i teraz uwaga. Pamiętaj sam, zanim wejdziesz na składowisko... Potwierdź lokalizację skrzynki pocztowej z naszym ładunkiem z pomocą strażnicy. A w końcu strażnica gdzie jest? Chyba jakoś po innej stronie. Dobra, nieważne. A, bo możemy przygotować assembler, a następnie dół, by wybrać strażnicę. Możemy ją wybudować. Niby skoro gra mnie tutaj informuje, to moglibyśmy to wypróbować od razu, ale z drugiej strony... Może nie będzie to konieczne, bo i tak na razie wrogów nie widać. A tutaj jakieś krzaczory się nam szykują chyba. Skaner ładunku i muły. No ale właśnie, oni też skanują. I czy to oznacza, że oni mnie zauważą od razu? No bo tutaj mamy jednego, jak rozumiem.
Uwaga. Składowiska mułów rzadko bywają opuszczone, więc musisz uważać. Poruszaj się jak najwolniej, żeby zminimalizować hałas. Problem polega na tym, że ten tutaj patrzy się w moją stronę. Teraz się akurat przemieszcza. Ale szczerze mówiąc, może być ciężko, żeby tutaj go zaskoczyć. Możemy oczywiście próbować. Chowamy się teraz tutaj. No dobra, teraz powolutku podejdźmy. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jakiś. Tam chyba dalej dopiero. Niech on się ustawi. Wow. Dobra, załatwmy go tak. Co jest grane? To jak ja w końcu to robię? A, w ten sposób. Zostałeś zauważony. Znajdź jakąś kryjówkę. Rozglądaj się i ufaj uczuciu. Dobra. Nie jestem pewien, czy teraz się uda ukryć. Może da radę, może da radę. Ale kurczę, nie sądziłem, że mnie może zobaczyć właśnie z takiej odległości. Niestety to się przytrafiło. Może teraz w takim razie bym dał radę. Wybrano splot. I spróbować go zaskoczyć. Ej, bo on podniósł swojego kumpla. Ale jaja. To teraz pytanie, czy oni sobie odpuszczą. Zostawiłem tutaj assembler. Teraz wolałbym, żeby oni sobie poszli. A przynajmniej jeden z nich. Patrzcie, zabrał mi tego assemblera. Tamten biegnie dalej. Uwaga. A więc tak to działa. Możesz korzystać ze splotów, by unikać ataków. No dobra, ale dało radę ostatecznie. To najważniejsze. Teraz muszę uważać, no bo tam mamy kolejnych. Ale dwóch będzie, kurczę, niedaleko siebie. Czyli mogą nawzajem się zobaczyć. To nie za dobrze. Nie wiem, czy ja się teraz podkradnę. Wydaje mi się, że będziemy musieli po prostu spróbować od razu zawalczyć i tyle. Chodźcie tutaj w takim razie. Najpierw idzie jeden, to dobrze. Może zdążę go zdjąć. O to chodziło. I teraz ty jeszcze. Walka taka dość pokraczna, no ale udaje się. Metale zabrane. Ciężko pracowałeś? Wszystkie muły w okolicy zostały unieszkodliwione. Czyli oni mogą być, kurczę, przebudzeni jeszcze przez swoich towarzyszy. A jak już ich pokonałem w ten sposób, no to rozumiem, że nie jestem w stanie też ich tutaj związać. Stąd sobie zabieramy te kryształy chiralne przy okazji, ale przyszliśmy tutaj po coś innego. Mianowicie tutaj mamy ten interfejs drukarki chiralnej. Odblokuj skrzynkę pocztową. Dobra. Mamy interfejs, dodatkowo jest parę innych rzeczy. I teraz się zastanawiam, czy też to zabrać. To na pewno. Nieść na plecach.
No problem polega na tym, że dużo więcej to ja już nie zbiorę tak czy siak. No bo tutaj w tej skrzynce pocztowej jest sporo tych rzeczy, trzeba przyznać. Mamy metale na przykład, uszkodzenie pojemnika. No ale to aż 20 kg, tutaj 5 kg, no to może to sobie zabiorę. Nie wiem co tu jeszcze ewentualnie by się w miarę nadawało. Kolejne metale. Zawsze to jakieś materiały. No i na razie myślę, że wystarczy. Zatwierdzamy w takim razie. No i co? Wystarczy teraz to dostarczyć z powrotem tam, gdzie byliśmy, prawda? Tutaj akurat wydaje mi się, że i tak niczego więcej nie znajdę. Zrealizuj dostawę do centrum dystrybucyjnego. No właśnie. To jeszcze informacja o infiltracji takich obozów. No ale okej, teraz też na przyszłość już będziemy wiedzieć lepiej, jak sobie poradzić z tymi przeciwnikami. Jeszcze spotkanie z tym pierwszym nie należało do... Wow! Do najbardziej ogarniętych, przez to, że właśnie nie spodziewałem się, że on mnie wypatrzy w tych krzakach. W wielu grach to jest tak, że jak już jesteśmy ukryci w krzakach, to jesteśmy praktycznie niewidzialni. A tutaj jak wystarczająco blisko do nas podszedł, no to widzieliście sami, że... już nie było dla niego problemem, żeby nas zlokalizować. Więc na to trzeba uważać. Tutaj ja z chęcią te kryształy chiralne sobie zbiorę. W ogóle to zdrowie mi się też uzupełniło. Bo mimo wszystko troszeczkę przecież tam oberwałem w międzyczasie. Muszę iść tędy. W końcu teraz nie jestem pewien, którędy ja wchodziłem tutaj. Tutaj może niekoniecznie. Wydaje mi się, że spróbuję przejść tą samą drogą. Dlatego, że była ona całkiem bezpieczna. No i teraz też informacja o tej wysokiej trawie właśnie. Ale widzicie, widocznie nie było dość wysoko, żeby się w pełni ukryć. Zwłaszcza, że jakby nie patrzeć, przenosimy też ładunki. No teraz zwłaszcza mamy naprawdę tego sporo. Ale przynajmniej sobie odłożymy do skrytki. No i co? I tutaj zejdę w końcu. Ej. W teorii mógłbym wykorzystać, rozumiem, ten sprzęt wspinaczkowy. Ale z drugiej strony... może tak sobie zejdę. Jak najbardziej. Muły. Cholerni fanatycy kurierstwa. Wstyd, że w ogóle się z nimi użeramy. Dawniej wszystko ogarniała maszyneria. Przesyłki doręczały pojazdy bezzałogowe i drony. My tylko siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak się uwijają. To była rewolucja. O krok od osobliwości. Mogła wszystko odmienić. Ale tak się nie stało. Ludziom się nie podobało, że przestali być potrzebni w sektorze usług. Po długich debatach zaczęliśmy znowu przyjmować ludzkich pracowników. Dawaliśmy im mało istotne zlecenia, żeby tylko poczuli się ważni. I tak to się zaczęło. Teraz mamy bandy nałogowych doręczycieli, których kręci tylko podprowadzanie przesyłek. Hieny non-stop węszą za kurierami. Nie daj im się złapać. No właśnie, to też trochę wyjaśnione, jak tutaj doszło do tego, że nadal kurierzy te paczki roznoszą. Poza tym, w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu dawałem wam do przeczytania różne takie teksty, tam w tych danych, kiedy możemy sobie to przeglądać chociażby w naszej kwaterze, ale nie tylko. I tam można sobie doczytać, że samoloty teraz nie latają przez te chmury chiralne. To wszystko się ze sobą gryzie. Więc latanie jest niemożliwe, przynajmniej na tę chwilę. I dlatego też tak nieoceniony jest nasz główny bohater. Zrealizujemy dostawę, dzięki temu będę mógł stworzyć sprzęt najwyraźniej. Dostarczy porzucony ładunek również. O, i tutaj mamy te metale. No, ewentualnie wiadomo, że mógłbym też przechować. Aha, nie powierzaj. Czekajcie, zatrzymasz wszystkie ładunki, których nie możesz tutaj zwrócić.
Ej, a może to w sumie zróbmy tak właśnie. W końcu nie wiem, czy to przeszło do mojej szafki. W prywatnej szafce możesz trzymać ładunki i nie tylko. No właśnie, odpowiedni terminal. I teraz jakby tutaj te metale ewentualnie przenieść. Umieść w prywatnej szafce. Poprosimy, czemu by nie? To samo z kolejnymi. Żeby już tutaj mi nie zawalały miejsca oczywiście. Na razie to będzie wszystko. A z tej strony, co ciekawego? A, to jest ta prywatna szafka właśnie. No dobrze, w takim razie myślę, że możemy to zatwierdzić. No i zrealizować właściwą dostawę w takim razie, czyli to będzie to. Ładunek gotowy do dostarczenia. Poprosimy. W końcu możemy naprawić drukarkę Hiramu. Wiem, że masz przez nas same kłopoty, ale uwierz, warto się natrudzić. Super. Moduł wygląda jak nowka. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. No nie ma sprawy. To dzięki temu i ja też skorzystam, bo będę mógł sobie wytwarzać sprzęt. Sam, jak tam twoje buty? Sądząc po warunkach, na jakie je wystawiasz, pewnie się rozpadają. Nic tak nie psuje nastroju w trasie, jak dziura w bucie. Jak nie będziesz dbał o takie sprawy, prędzej czy później coś sobie uszkodzisz. Właśnie dostałeś ode mnie nowe buty. Standardowy model Bridges. Powinny pasować. Zawsze noś przy sobie dodatkową parę. A jeżeli zapomnisz albo ją zgubisz, stwórz sobie nową za pomocą terminala w jednej z naszych placówek. No proszę, czyli nawet o buty musimy dbać. Nowe zapisy rozmów odblokowane. Główna siedziba zapewnia nowy obiekt dla twojego assemblera. Możemy most wytwarzać. Możesz używać kryształów chiralnych we wszystkich placówkach zrzeszonych w UCA. I to tyle. Jeszcze wzrośnie ocena kuriera. 28 poziom. Do zobaczenia. Gratulacje, Sam. Jak rozumiem, masz do dyspozycji drukarkę Hiralu. Niezwykle przydatne urządzenie, działające wyłącznie dzięki temu, że nasza sieć wykorzystuje moc plaży. I umożliwia nam natychmiastowy przesył ogromnych ilości danych. W zwykłych okolicznościach podobne transfery zajmowałyby godziny albo nawet dni. Stąd też teorie, że sieć chiralna może stanowić pewnego rodzaju wehikuł czasu, który przesyła informacje w przeszłość. Nasze życie jest dziś nierozerwalnie związane z siecią i plażą. A przecież nadal nie znamy w pełni ich natury. Przypomina to trochę relację człowieka pierwotnego z ogniem. Czy to korzystna relacja? Pewnie. A niebezpieczna? Jeszcze jak. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzyści przewyższają ryzyko. Z plażą związani są też wynurzeni, przez co staje się jeszcze bardziej jasne, że powinniśmy dalej zgłębiać jej temat. Rzecz jasna, to samo można powiedzieć o tobie. Jeśli cokolwiek odkryję, natychmiast cię o tym poinformuję. Masz moje słowo. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. No dobrze, to sprawdźmy to od razu. Zobaczmy jeszcze właśnie, czy jest opcja, aby stworzyć już sprzęt. Dodaliśmy ci schemat mostu do assemblera. Pierwszy krok to położenie fundamentu, a następnie trzeba tylko dostarczyć dodatkowe materiały. Dobry most przydałby się wielu rzekom i kanionom. Przespaceruj się po swoim dziele, a zaręczam, że będziesz zadowolony. Spróbuj. 800 sztuk metali potrzeba, a mamy więcej akurat. No cóż, pewnie prędzej czy później to przetestujemy. Jak rzeczywiście będzie gdzieś głęboko, jakaś rzeka będzie, która
nie będzie nam normalnie umożliwiała przedostać się na drugą stronę, no to będziemy mogli to wykorzystać. Czemu by nie? Na razie przyjmij zlecenia. Dostawa jednostki zasilającej, farma wiatrowa i budowa mostu akurat. I to tutaj zaraz obok tak naprawdę. I to nam się w ogóle przyda, patrzcie, żeby dostać się do tej farmy wiatrowej. No to poprosimy. Okej. I teraz pytanie, czy ja tutaj w ogóle coś chcę stworzyć? Na tę chwilę chyba nie. Assembler mam. Dobra, zatwierdź po prostu. Mamy zapasy tych metali i czy ja muszę je nosić ze sobą? Możliwe, że tak. Okej. 400 sztuk. Potrzebowaliśmy 800, prawda? No zobaczymy. Wydaje mi się, że ja nie muszę mieć tego ze sobą akurat, no ale... Przekonamy się pewnie. No bo jeśli tutaj zostawię... Umieść w prywatnej szafce... To zaraz się w sumie przekonamy. To jest i tak bardzo blisko, z tego co było widać na mapie. Zlecenie przydzielone. Zbuduj w wyznaczonym miejscu most. Ciekawe jak to będzie wyglądać, no bo... Co innego drabina. Czekaj sam. Wygląda na to, że chyba nie masz wszystkich materiałów do budowy mostu. Zabierz wszystko, co ci zaznaczyliśmy. A, czyli widzicie, jednak trzeba to zabrać, kurczę. Ale to ciekawe, bo było tylko 400. Dobrze, że mnie tutaj poinformowali w porę. No dobra, gdzie ja teraz to mogę sobie zabrać? Odbierz materiały. Są metale rzeczywiście. Właściwie to dwóch sztuk tutaj potrzebuję, tak? Jeszcze zatwierdź. Czy chcesz odebrać te materiały? Okej. I teraz nieś na plecach ponownie. No wtedy było tego tyle, czyli 400, więc kurczę, zastanawiam się, czy to wystarczy nam. Dobrze, że jesteśmy blisko tego miejsca. Dlatego, że byłoby ciężko się poruszać z takimi ciężarami na swoich plecach, no ale damy radę. Okej, Sam. Udaj się do wyznaczonego obszaru budowy mostu. Fundament powinien być na miejscu. Z twoją pomocą skończymy w mgnieniu oka. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. No proszę, mamy to rzeczywiście. Sam, znalazłeś teren budowy. W pobliżu jest terminal. Użyj go, by przekazać materiały. Dodaj materiały do terminalu fundamentów mostu, aby ukończyć budowę. Ukończ obiekt. No i są te metale. Aha, dobra. Jest już tutaj 400, tak? Czy tam 600? Teraz mamy 800. Już właściwie wystarczy? Dopiero teraz pełny pasek. No dobra. Powinno dać radę. To mi się kurczę podoba. Bez tego to tak naprawdę pewnie ciężko by było akurat tędy przejść na drugą stronę. Musielibyśmy szukać jakiegoś innego miejsca, a tak to bez żadnych kłopotów się dostaniemy. Brawo, Sam. Ten most ułatwi życie wielu ludziom. Możesz być pewny, że skorzysta z niego każdy, kto zawita w te okolice. Wypatruj innych miejsc, w których most byłby przydatny. Pewnie jeszcze takie miejsca się nam pojawią.
Dobra, to wiecie co? Powrócimy sobie jeszcze do naszej kwatery na chwilę. Super. Najnowszy z serii naszych biogranatów, nazywany przez nas Dwójko. I jak się pewnie domyślasz, ten model powstał z różnych ekstraktów pochodzących z twoich ekskrementów. Przypuszczamy, że dzięki regularnemu spożywaniu kryptobiotów wydalasz pewne związki, które mogą się okazać szczególnie skuteczne w walce z wynurzonymi. Jeżeli będziesz potrzebował więcej granatów, wystarczy, że dostarczysz nam koniecznego materiału, odwiedzając toaletę w kwaterze. Czekam na twoją opinię. Patrzcie, dostaliśmy biogranaty do prywatnej szafki. To powinno wystarczyć. Cieszę się, że wszystko dobrze działa. Kolejny z serii nowych biogranatów. Jedynka. Nazywany tak, ponieważ zawiera ekstrakt odparowany z twojego moczu. W porównaniu z pierwszym modelem cechuje się wyższym stężeniem twoich wydzielin, co powinno zwiększać jego skuteczność w walce z wynurzonymi. Ilekroć postanowisz skorzystać z udogodnień swojej kwatery, pobierzemy materiał i stworzymy dodatkowe egzemplarze. Więc nie musisz się martwić, że ci się skończą. No tak, sikać się zawsze będzie samowi chciało. To dopiero wymyślili sobie tutaj twórcy, że nawet mocz sama przydaje się do wytwarzania granatów. Kto by pomyślał, prawda? Zerknijmy tymczasem tutaj. Chciałem ten terminal sprawdzić, bo mamy przecież nowe dane. Oczywiście nie musiałem tutaj wracać, ale chciałem zobaczyć, czy nie ma jeszcze jakichś innych nowych rzeczy do zrobienia. Zapisy rozmów, martwica i poglądy starożytnych Egipcjan na życie i śmierć. Pozwólcie, że to sobie odczytam, bo to może być ważne. Egipcjanie wierzyli, że ludzie są zbudowani z dwóch elementów, H i K, ciała i duszy. Nie brak tekstów szczegółowo wyjaśniających ich naturę. Być może najprościej powiedzieć, że dusza łączy dziecko z łonem matki i daje życie ciału. Ona także opuszcza ciało po śmierci. Innymi słowy, ciało to po prostu naczynie. Jeśli dusza do niego powróci, ponownie ożyje. Możemy to zaobserwować u osób, które doświadczyły śmierci klinicznej i zostały przywrócone do życia. Egipcjanie wierzyli, że śmierć nie stanowi nagłej zmiany stanu, lecz proces, podczas którego dusza wędruje z jednej rzeczywistości do drugiej. No i właśnie, dzięki wdarciu śmierci, proces ten uległ zmianie. Normalnie w chwili śmierci dusza opuszcza ciało i udaje się na skraj. Stamtąd zostaje przeniesione na plażę, by wreszcie trafić do świata zmarłych. Jednak po wdarciu dusza, która dotarła na plażę, może próbować wrócić do ciała w naszym świecie. Początkowo trudno było w to uwierzyć, jednak martwica okazała się dowodem, który trudno zignorować. Dlatego tak ważne jest, byśmy palili zwłoki. Ciało musi zostać zniszczone, by raz na zawsze straciło więź z duszą. Dopiero wtedy dusza będzie mogła ruszyć dalej. No i właśnie w obliczu też tego tekstu, tym bardziej mnie zastanawiają te spotkania z Amelie na plaży. Tutaj mamy sieć chiralną. Swego rodzaju, można powiedzieć, internet tutaj w tym świecie. Członek Bridges, 2 lata temu. Centrum dystrybucji. To też sobie odczytajcie w takim razie. Dużo ważnych informacji tutaj można sobie odczytać, które nam wzbogacają wiedzę na temat tego świata, a w jakiej grze jak w jakiej, ale tutaj naprawdę jest to ważne, bo inaczej trudno jest się z pewnością połapać osobie, która
widzi grę po raz pierwszy i nie miała w ogóle do czynienia z lore tej produkcji. W każdym razie w tym miejscu się z wami pożegnam, jako że i tak czeka nas kolejne zlecenie, kiedy to będziemy musieli udać się zdecydowanie bardziej na zachód, więc to już robota na następny odcinek. Póki co to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.